Siemanko, cześć, i cześć, Czeski z tej strony, a mamy małą giereczkę nową, Milo and the Magpies, czyli Milo i Sroki. Jest to taka typowa gierka typu point and click, wydana przez jedną osobę, Holendra, Johanna, chyba Holender to jest, Johan Scher? Podaje się tak się czyta? Nie, w sumie nie wiem jak się czyta. Ale ogólnie jest to fajna gierka, ponieważ ona jest cała rysowana jakby ręcznie, tak naprawdę. I ten artysta właśnie, ten Johan, też między innymi robił grafiki do Rusty Lake, jeżeli kojarzycie taką gierkę. Gierka wydana przez Second Maze, możecie kojarzyć to wydawnictwo z chociażby The White Door. I, no i właśnie mamy tego kota tytułowego, Milo, który chce wrócić do swojego domu. Ale, żeby wrócić, musi jakoś tam dotrzeć. Tak więc co? No zaczynamy chyba, nie? Od razu. Jeszcze tylko 3 dachy jestem w domu. Czemu te ptaki zawsze muszą mi stać na drodze? No i właśnie. Idź sobie! Muszę się ich jakoś pozbyć! No właśnie, i tak się oto zgubiliśmy. I co? Teraz muszę odnaleźć drogę przez ogrody. O kurde, już się to uciekło. Kliknij na Milo, właśnie. I tutaj tak klikamy na różne elementy. Teraz nie możemy na nic. O, może na to. Na srokę. Ale chyba na nic więcej, tak naprawdę. Dobra. I właśnie. O, tam pani sobie pracuje. O, możemy podejrzeć. A tego nie widziałem, bo chwilę sobie też poklikałem wcześniej, żeby zobaczyć naszą drogę, ale tego nie widziałem, tego maila. Do Janko NL, widzicie? To jest potwierdzenie, że to jest holenderska. O, też po polsku jest. Że jest to holenderska gra, nie? Niderlandy w końcu, nie? Zwisające gałęzie. Drogi sąsiedzie, piszę do pana, by prosić o przycięcie pańskiego klonu. Gałęzie zwisają przez mur, a nasiona wpadają do mojego skądinąd zadbanego ogrodu. Jeśli potrzebowałby pan pożyczyć jakieś narzędzia do tej lub innej pracy w ogrodzie, może pan na mnie liczyć. Dziękuję za wyrozumiałość. Okej. Okay. No, nie mogła się do niego przejść, tylko mu pisać maila. W ogóle ma maila do sąsiada. To jest już dziwne. Czy możemy coś jeszcze kliknąć? Nie, tutaj ta sroka. Dalej segdaka. Okej. Okay. No to ciach, ciach, ciach. Zabawa chowanego. Czyli co, chowamy się przed sroką? Czy możemy coś jeszcze zrobić? Nie. Możemy się schować. Tu mamy jakiś liść, to jakieś biurko. O. Niektóre obiekty możesz aktywować klikając na nie. Myślę, czy mogę tu... W sumie ta pierwsza część to chyba taki samouczek, żeby pokazać, na czym to polega mniej więcej, nie? Mniejsze obiekty możesz przeciągnąć i kłaść gdzie indziej. Czyli ten kamień tutaj mamy, nie? Niby? Żeby go przeciągnąć i położyć na fontannie. Tym samym blokując dostęp. Wodę. O! Czy możemy... O! Mamy żabę! Gratulacje, udało ci się odnaleźć sekret. O, to fajne, to tego nie widziałem wcześniej też. Teraz pierwszy raz kliknąłem to i mamy żabę, odkryliśmy. Okej. Okay. Czy ten liść też? Nie. Czyli ta żaba się chowała pod kamieniem jakim. Czy możemy... W ogóle jest to bardzo fajnie narysowana giereczka. Podoba mi się bardzo. Dobra, cyk. Mam cię. Chyba. A jeszcze się czai. Już chyba człowiek na niego kliknąć. Pyk. Mam cię!
Ale patrzcie, znowu nasypiliśmy tej pani porządnickiej. Zaraz będzie opierdział. Czy możemy coś... Oho. Możemy coś jeszcze kliknąć? A, nie jest zadowolona, nie jest, widać. Ale patrz. Ale tak działają koty. Miał i już. Załatwione. I mamy teraz ogród sąsiada, pana artysty. No, on faktycznie... Mamy jeża, który miucha se tu. Mamy tu srokę. Co tu jeszcze mamy? Ogrodzenie, klamka. Aha. Drzwi nie otworzymy. Tu zawsze możemy klikać. Tu jest żaba. I ona ma w tyłek wsadzoną rurkę. Fontanna. Z ryba. Słoneczniki nie możemy kliknąć. Obraz. To jest jakaś strzałka, ale nie wiem, co ona znaczy. Czy ja mogę to jakoś przełożyć, czy coś? Nie. No i właśnie, i tu mamy kot. Kot, który pewnie gdzieś musimy znaleźć. Mamy dwójkę. Czy możliwe, że ten kot widać na tym... Nie widzę tych kart za bardzo. Jakie to są? Ósemka, dwójka, siódemka. Ale tylko możemy przybliżyć tą kartę dwójkę. Nie mam. O, tu jest pan Jerz. Bo wcześniej stąd go kliknęliśmy, nie? O, mi się wydaje, że z tym jeżem też możemy coś zrobić. Znaczy zrobić. Może znajdź to jakoś. No, pan rysuje tu słonecznik. O! Ale widzieliście? Taka jest... podpowiedź, jak tutaj kliknęło się, że znajdźka się znajduje tutaj. Super, nie, to fajne, podoba mi się. Jest taka dosyć relaksująca ta gierka. Ogrodzenie. O. Ale chyba nie przyjdziemy tędy. Czy ma jakieś te wina? Kurtkę. Nie. O! Dobra, cyk. O, ale proszę bardzo. Co za paskudnik. Okej. A jak my mamy starać się stąd wydostać? Oho! Już powiem. Ósemka. Mamy ósemkę. Trójkę. Tu jest dwójka. Trójka, dwójka, ósemka. Ale brakuje nam jeszcze jednej cyfry, nie? Tu jest jakaś? Czy wy to widzicie? To jest kolejność cyfr.
czyli na pędzelku mamy ósemkę, tutaj mamy dwójkę na, pod tym winiaczem i na końcu mamy trójkę, ale żaba jeszcze. Na żabie to jest jakaś cyfra? Widzicie tutaj jakąś cyferkę? Może to chodzi o jakąś inną żabę. Nie widzę. Nie widzę żaby. Dobra. Może sobie ustawmy ósemka, dwójka i na końcu trójka, nie? Ósemka. Dwójka, na końcu trójka. I co? Może na... O, szóstka. Na brute force'a. Zawsze działa. Rower, ściach. Kręcamy wodę. Oho. Łatwo. O. Cyk, cyk. Łatwo. Część trzecia. Dziecinna zabawa. Kot nigdy się nie oprze pudełku. No tak. Dobra, poklikajmy, zanim klikniemy na naszego... tego. Okej. Okay. Czyli tu możemy... tu jest nasz wróg. Wróg publiczny numer jeden. Dobra, tutaj to możemy po prostu... żeby się ślizgała. Co tu jeszcze możemy... możemy to zrobić. I wystraszyć. Nie wiem, czy to dobrze, że zrobiliśmy. Dobra, czyli jego... możemy... możemy balon? Nie, nie możemy. Nie da rady balona. Okej. Okay. Tu będzie boom. Tak. Dobra, czyli w ten sposób możemy... możemy przemieszczać tego ptaka w tą i w tą stronę, nie? W jedną i w drugą. Tylko teraz pytanie... czy możemy coś zrobić? Dobra, wyskakuj. Oho. Mamy sekret. Co najważniejsze. Tylko co nam daje sekret? Co my możemy tu dalej zrobić? O! Proszę bardzo. Mamy piłkę. O. O. Tak z buta do mnie. O, wiem co sobie. Nie działa. Działa.
Ups. Tylko żeby się nie utopił. A, dobra, patrzcie teraz. Teraz będzie hops. Nie, nie będzie hops. O, tu mamy baterię. Oho. Oho. Dobrze. Dobrze, pogoń srokę. Won mi stąd. To co, możemy lecieć. Ooo, pyk. Łatwo. No to co, co to jest? Nara, dzieciaki. Część czwarta. Nakarm ptaki. Ej, co my tu mamy? Jabłko. Nie. Nie. A może tu? O. Ślimaczek. O. Pan Krasnal. Kiedy tu jest znajdźka w ogóle? O. 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 A, zobaczcie, tutaj mamy podpowiedź, jakie, no, już prawie wszystkie zrobiliśmy, nie? Tylko nie mamy tego. O. O. Okej. A gdzie jest tutaj znajdźka? Ktoś mi powie. Oho, jest zadyma. To był nasz nowy wróg, numer jeden. Gdzie jest znajdźkę? O, jest robal. Tego możemy włożyć tu. O. O, sekret. Okej, okej. Pomysłowe, pomysłowe. Tylko... Co możemy teraz zrobić? O, dobra, idziemy. Żeby nas zaraz nie dziabnął. O, łatwo. Ten żywopłot jest za gęsty. Spróbuję w dalszej części ogrodu. Część piąta. Wyprawa na ryby. Łatwo. Patrzcie, piesek. Pewnie nie zostaniemy przyjaciółmi, coś mi się wydaje. Tu są jakieś kaczki. Pan rybak. Tu mamy żarełko. Ale nic nie... Ale to jest, też widać, że to jest pomalowane ten ręcznie, nie? Kurde, fajnie to wygląda, ładne to jest. Pieseł. Dobra. To jest jakiś szczupak. Dobra, nie poznaję na razie. O. Szaba. O.
rzuci żarełko, dlatego. O, tu jakiś ten. Biegacz. Ciu. Niam, 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 niam. Czyli to jest pierw dla białej było. Tutaj, tutaj. I później tutaj. Czyli teraz będzie ta. Dobra, czaję. Chyba trzeba je wszystkie nakarmić. Niam, 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 niam. Później była chyba ta. Tak. Teraz czarnula. Ciach. Dostała węgiel na śniadanie. Teraz ta jakieś coś kolorowe. Aż. No elegancko, nakarmione. Okay. Co dalej? Teraz pan tutaj o. Znajdźka? Nie, po prostu buta złowił. O, krab. Okej. Ale mnie zaraz zje ten szczupak. Płyń, płyń! Ratunku! Ratunku! A masz! A, Chuck Norris, kot. Bruce Lee wśród kotów. O. Zimno mi. Okej. Okay. Czyli pieseł tak po prostu... Też może jeszcze się przyda pieseł. Pytanko. Pytanko, gdzie to jest znajdźka? Jaki błyszczący. Oho. Ara. Ten pieseł chyba mnie ten się tak ten się na mnie czai. Trochę się na mnie czai. Część szósta. Ile to jest w ogóle tych części? Okej. Okay. Wygląda na to, że jest 9 części, a jesteśmy już przy szóstej. Może skończymy to w jednym odcinku? Motylki. Nie wiem, czy tam znalazłem znajdźkę w tym, tym poprzednim. Ale się schował. Piesel. Okej. Okay. No, tu pan. Żłopiący. Chyba nic nie mogę zrobić, dobra, idziemy dalej. Access denied. Kocimiętka. Niam, 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 niam.
O nie, nasz wróg. O. Jest impreza. Hey. Mam tutaj tęskni. Shut it. Hej, wyłącz to. Hey. O. Shut it. Okej. Okay. Czekaj, bo teraz mu rzuciłem dobre nuty. Bugi szalonego kota. Uuu. Jest impreza. Okej. Nara. Czy musiałem zastrzelić jej obrażę, żeby wejść do tego domku? Pomysłowe. Okej. Od tego tańczenia zachciało mi się pić. No, nie dziwię się. Widziałeś, kurde, jak... Tutaj pani se czyta. Dobra, do kuwety. Jest zegar. A tu jest iść do... Ten, klucz tam padł do kuwety. Czyżbyśmy musieli tam nasrać? Okej, idziemy. Niam, niam, niam. Jeśli tam są schody, o, to uda mi się wrócić na dach. No to idziemy. O! Te drzwi są zamknięte. Stop! Czyj to jest kod? Lazar. Właśnie. Ty, głupku. Dawaj. Tak jak myślałem. Weź mi tu rozkop, głupku. Nie. Nie chcę tego. Beethoven. I... co? Dawaj. No dawaj ty głupku. The Sphinx. Sphinxów nie da się chyba pomylić z żadną inną rasą kotów. Na pierwszy rzut oka wydają się być zupełnie nagie, co nie jest do końca prawdą, ponieważ pokrywa je delikatna warstwa puchowej sierści. I skóra jest pomarszczona na nogach, ciele oraz głowie. To bardzo towarzyska rasa, czuła wobec ludzi i przyjazna wobec innych kotów. Sfinksy są również bardzo aktywnymi kotami, kochają spinaczkę oraz zabawy. Taka to oto ciekawostka. Wiem. Mamy kolejność. Czyli mamy tak, piłkę. Chodź tu, głupku. Mamy piłkę. Mamy filiżankę. Kwiatki. To są te kwiatki tutaj. Mamy. Teraz mamy na tego kota.
Beethoven. Teraz mamy na Beethovena. Mamy na zegar. Mamy na jakby słońca, który jest tym jakby tutaj. I na to. No, skarż. Pięknie. Aha, teraz nie wiadomo na co. Musimy jeszcze znaleźć jedno miejsce. A! No przecież! Dobrze. Zaświetl w oczach. Mała. Mała. A to ten pan ten. Okej. Cześć. Hej. To ja tak tutaj... Hej. Shantao? Nie. Nara. Część 8. Nowi sąsiedzi. Dobra, ja myślę, że skończymy to w jednym odcinku sobie. Może będzie po prostu trochę dłuższy, zobaczymy. Oho. Pieseł. Czego drzesz mordę? Ruszujcie. No ja tam, patrzcie. To jest znany ogrodnik w mieście. I on, no, bardzo lubi zieleń. O nie, XMP. Okej. Okej. O, ho, ho. Czyli tak, kwiateczki, koszula. Tyczki, koszula, czerwone, czarne i tak. Pięknie. Masz, załóż. No dobra. Zwąchał, co i co dalej? O! Oho! Czy się trzęsie w tych śmieciach tutaj? Dobra, co mi to dało, że ja zgasiłem mu światło, jak on tam dalej siedzi jak głupi? Zdrówko. Aha. It's warm. Okej. 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 Dobra, idę. Jest pan szczurek. Czy my teraz możemy wyskoczyć? Nie. Dobra, mamy szczura.
Okej. Jum, Xander, Marlin i Peter liczą na drugą szansę. Rodzina Skittenmeierów urządziła już się w swoim nowym domu. Rodzina przeprowadziła się po wielką konfliktę ze swoimi poprzednimi sąsiadami. Mieszkańcy uskarżali się na dziwne zapachy oraz głośne zachowanie psa Jepa. Zachowanie psa Jepa, który, jeśli wierzyć w ich lecie, miał oszczekiwać każdy obiekt znajdujący się na podwórku. No dobra, to już wiemy, że on lubi szczekać. YXMP. Nie mamy tutaj przy... Tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery rzeczy, na które on szczeka, nie? A policzmy sobie, ile każde szczekanie. Czy do każdego... Dobra, poczekajcie tutaj. Na przykład. Pięć. Pięć razy szczeknął. Pięć razy szczeknął. Pięć, trzy. Raz. O jest... Kurde... Moment. Siedem. 5-3-1-7. 5-3-1-7. 5-3-1-7. Patrzcie, Yvonne, Xander, Marlene and Peter. X Xander. A Xander... Właśnie, to jest Xander. To jest ten. Gościu. To jest piątka. Czyli tu będzie piątka. Y. Y to będzie Yvonne i to jest czarnula. Czyli szczur. Czyli to jest siódemka. M. M to będzie Marlene. To jest ta koszulka. I to jest... To będzie tutaj trójka. Łatwo. Idziemy dalej. Nara. Oops. No teraz już mu się odechciało szczekać. Część dziewiąta. Ostatnia burza. O, tu jest ta paniusia. Tu jest ptasior. Czy możemy to jakoś oderwać? Nie. To? Nie. Możemy ją rozwalić z tego gniazda. Być może uda mi się wskoczyć do mojego domu z końca gałęzi. Te ptaki bronią swojego gniazda, paskudy. O.
mamy ten. Uhuhu, 26 czerwca dzisiejszego dnia niespodziewanie do mojego pokoju wleciała sroka. Była totalnie zafascynowana leżącym na stole kolczykiem. Myślę, że spodobał jej się jego błysk, więc pozwoliłam jej go zabrać i tak chciałam kupić nowy. Zabrała go później do swojego gniazda, widziałam jak go tam wrzuca. Pewnie nie wiedziała co zrobić z nim dalej. Przez resztę wieczoru było dość trudno. Mam nadzieję, że stanie się coś niezwykłego. To zrobiłem ci coś niezwykłego. Patrzcie, ona ma obraz kotów zamieniających się w sroki. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Chyba nie. Ale wiemy, że mamy kolczyk w mieście. Co nam daje? Ta informacja. Zastanówmy się. Okej, to nam nic nie daje. Ale to nam daje. O, jest kolczyk. Dobre. Czyli co, żeśmy teraz się... A, jeszcze druga. Trójka. To jest jakaś trójka. O, czekajcie. Coś zrobiłem. Tylko co nam to dało? Jesty piąta. O, jeszcze mam. Dzień do... Aha, to już czytaliśmy, nie? Ale to jest 25 czerwca, którego nie czytaliśmy. W końcu wprowadziliśmy się do nowego domu. Bardzo mi się tu podoba. Sąsiedztwo wydaje się być lepsze. Poza tym mam teraz własny pokój. Mam tylko nadzieję, że moja rodzina tym razem nie wpakuje się w żadne kłopoty. Niestety mój brat zdążył już zagospodarować szopę w celu uprawy oregano. Kucharz. On czasem jest tak głupi. Chyba nie wyciągnął żadnych wniosków co do ojca. Nie potrafił docenić muzyki fortepianowej sąsiada. Ale przynajmniej stara się być miły. Dość zabawnie się to obserwuje. Łuki. Nie. Tu nic nie zrobimy. O. O, mamy nietopera, przynajmniej znajdźkę odblokowaliśmy. Oho. Brutalnie. Brutalnie na sam koniec.
Biedny małtaszek. A przynajmniej możemy przejść. O, albo nie. Dawaj. Mamy go. Bitwa. Let's fight. O, teraz powinieneś mi podziękować. Było blisko, być może jednak mam te 9 żyć. Mimo wszystko utknąłem na drzewie, jak teraz uda mi się wrócić do domu. Uratowałem tego małego ptaszka. Oho. Mam nowych friendów. No, tu zadowolona koleżanka. O. No już nie płacz, lecę do ciebie. Sroki oddały kota dziewczynce. Gra autorstwa Johan Schlepp. Wiele osób pomagało mi na drodze do stworzenia mojej pierwszej gry. Tu mamy osoby, które mu pomagały. Dubbing. Tłumaczenia. Gdzie jest polskie tłumaczenie? Rafał Nowak tłumaczył na polski. Specjalne podziękowania. Gra wydana przez Second Maze Studios. Fajnie. Fajna taka gra relaksująca, tak sobie raz pograć. Szybko. Dzięki za przyprowadzenie Milo do domu. Dał ci się znaleźć wszystkie sekrety? Pewnie nie. No, tu mi nam trochę zabrakło. No cóż, no nie będziemy ich szukać na siłę. Cóż mogę powiedzieć, no... Gra była fajna, podobała mi się. Taka relaksująca. Krótka, bo krótka. Graliśmy godzinkę dokładnie. No, ale warto było. Ona niedużo kosztuje, bo tam chyba 6 zł tak naprawdę na Steamie ta gra. I przyjemna jest. Tak więc warto takie gry zbierać. Ładnie ręcznie malowana. Tak więc cóż. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. A tym razem... Nara.